Najgorszy kontra najlepszy kebab w Kielcach. Zapraszam na film. Chodź. Co prawda mógłbym zacząć od najlepszego kebaba i przeciągać was, żeby nabijać watch time. Turkish Food Kebab. Tylko 2,3 gwiazdek na Google. W sumie wracamy, można powiedzieć, do korzeni, bo mój powrót na YouTube'a zaczął się właśnie od testowania najgorszych knajp, najgorszych kebabów, najgorszego wszystkiego w zasadzie w miastach różnych w Polsce. Także widzę, to jest odpowiedni moment na to, żebyś zasubskrybował mój kanał, żeby być na bieżąco oczywiście, no i żeby... Jeszcze wyżej? Boże, ile tu pięter? Nie mam pojęcia, ty, to jest jakiś wieżowiec. A może na parterze? Rzuć no okiem. Boże, jakby ci spadł ten aparat teraz. Chodź stąd. Pojeździmy sobie trochę schodami. Jak ci się podobają Kielce? Byłem raz w Kielcach. Z dziewczyną. Tak, z dziewczyną. No, z dziewczyną przecież by tego. Po co ja tu byłem? No byłem tak na weekend po prostu. Po co przyjeżdżałem do Kielc na weekend? Nie wiem. Tam chyba. Jest kebab, jest. Widzę kebab, oczy zaczynają świecić. Namierza mnie autopilot, wiesz o co chodzi. Przyszliśmy tak ogólnie jest 40 minut do zamknięcia tej galerii, więc może się okaże, że nie ma mięsa już na przykład. Albo jest super wypiecione. Albo wypiecione. Ale ty pędzisz, tak. Gościu, ledwie idę. Mogę zwolnić. Myślałem, że mało ludzi będzie, a tu tak sporawo ludzi się obżera wieczorową porą. Na cienkim cieście mieszane mięso, mieszany sos. Tak, tak. Mieszany, 21 zł. Za rozmiar standardowy. Głodny? Chyba nie bardzo. Nie bardzo? No. Mieszany sos, czyli trochę tego poproszę. Wołowina już się na donerze nie kręci. Na kręciołku. Na kręciołku, sorry. Na kręciołku został już tylko kurczak. Ale ponoć jeszcze gdzieś tam leży. Smak kebaba straszny. Buraki nie pasują do kebaba, tutaj dostaje się go pełno. Cena też nie jest zadowalająca, jadłem już lepszy. Mega nie polecam. Cena w ogóle nieadekwatna do porcji ani smaku. Lekka żenada albo żarty. Zamawiałem kebaba, niedobry, dziwny, najróżniejsze składniki niepodobne do kebaba. Kebab robiony w chwilę, bo dostałem prawie od razu, ledwo ciepły. Tutaj jest parę opinii po prostu jednogwiazdkowych, bez komentarza. Nie polecam, kebab tortilla niejadalny, mięso okropne, słone, a do tego dziwny, niedobry sos. No ale wiadomo, tak jak wszędzie, zdania są podzielone. Czyli ciężko mi się zgodzić z tak niską opinią, moim zdaniem zasługuje na wysoką ocenę, ponieważ obsługa jest konkretna. Mówię czego chcę, a czego nie chcę w kebabie i to dostaję. Kebab jest w wersji bardzo polskiej. To nie jest typowy kebab od Turka. Moim zdaniem bardzo smaczny, może trochę za tłusty. Polecam zjeść, a nie sugerować się słabymi opiniami. No i to właśnie dzisiaj zrobimy. Nie będziemy się sugerować opiniami. No i albo obalimy tą słabą ocenę, albo ją potwierdzimy. Zobaczymy. Kebab dostałem błyskawicznie tak naprawdę. Zdążyłem wam przeczytać te opinie i mamy od razu kebaba. 21 zł za takiego kebabika. No dobra, nie będę na razie gadał o cenie. Solidny. Solidny mam na myśli jest ciężki. Tu trochę przyjarany, tu trochę blady. Suszy. Suszy bardzo. Na razie suszy. No. Wilgotniej? Tak, mokro. Robi się mokro. Co mogę powiedzieć po dwóch gryzach? Niewiele, dlatego wezmę jeszcze jednego albo dwa. Nie widzę ani nie czuję tutaj żadnych buraków, o których mogliśmy przeczytać w opinii. Nie jest źle, naprawdę, nie oceniłbym go na dwie gwiazdki. Totalnie nie. Powiem ci tak, no pierwszy gryz był suchy, mięso ewidentnie było odgrzewane, to wołowe. Ale jakby w całości, w połączeniu z sosami, z tymi warzywami, które zresztą są świeże, coś tutaj nawet chrupie, nie ma tragedii. Myślę, że nie wiem, to może jakaś konkurencja może pisać też. Tak często jest. No też dużo zależy w takim przypadku takich dań od dnia. Czasem rzeczywiście składniki mogą być zleżałe albo jakiś gorszy sor. To nie jest żaden kraftowy kebab. Oczywiście, że nie, ale mięso nie jest odrażające, to nie jest pasztet kebabowy, to nie jest aż taka mielonka. No nie no, myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej patrząc na te opinie, no i na średnią. Dwie gwiazdki to jest bardzo mało. To jest najgorzej oceniany kebab w tym mieście, więc macie tu tak dobre kebaby, czy o co chodzi? Próbuj. Stoi elegancko. Jak chcesz przerwę, to możesz sobie, wiesz, postawić kebaba. A co powiesz o tym placku? No wiadomo, że wolałbym pita, czyli cienkie ciasto, ale no nie ma tragedii, no. To jest po prostu tortilla. Nawet coś tam mnie teraz przypiekł, więc sosiki są wyczuwalne. Jak tak ugryzłem od środka, no to rzeczywiście on już jest tutaj wilgotny. Bardzo dużo mięsa. Proporcja mięsa do surówek to jest takie 2/3 mięsa. No i reszta tutaj te surówki, nie? Całkiem nieźle. Sosy takie babcine bym powiedział. Jest delikatnie pikantny. Wyczułem ogórka z sałatki szwedzkiej. O, to ja nie dotarłem. Dla potwierdzenia. No wiesz, ja w ogóle mam wrażenie, że co kebab to tak naprawdę jest co innego, bo to robią po swojemu wszyscy. Tak, no tak naprawdę nie lubię tych tureckich prawdziwych kebabów. Tam jest jakaś tylko cebula, ewentualnie pomidor, ogórek. Dużo jest tej natki pietruszki albo innej zieleniny. Tak jest dosyć skąpo. Ja lubię takie
Polskie z kapustką. To jest to smaczne, no na pewno nie na dwie gwiazdki. Trochę więcej bym tu dał. Tak, żeby po zakupach czy przed zakupami sobie ugryźć kepsona, spoko. Przed zakupami to średnio, bo później idziesz przymierzać spodnie i wiesz. Zależy na jakie zakupy idziesz. Chyba. No tak. Dobra, nie chcesz, to ja coś tam go jeszcze dziubnę, bo naprawdę nie jest zły wcale. Uważam, że nie zasługuje na dwie gwiazdki. Ja bym mu dał takie 3,5. Znaczy, no to zależy w sumie, no bo to jesteśmy w galerii. Nigdy chyba jeszcze w galerii handlowej nie jadłem jakiegoś super, bardzo dobrego kebaba. Nie, no tak, no. Jadłem o wiele gorsze kebaby nieraz. Te dwie gwiazdki to jest przesada. Albo kwestia konkurencji, albo nie wiem. Ja daję mu takie 3,5 na taki jakby moją ocenę, niekoniecznie na Kielce, no bo nie jadłem tutaj wszystkich kebabów, nie? Nie jest źle, te opinie to stanowczo przesada. Jedziemy teraz na najlepszego, zobaczymy czy będzie tak naprawdę dużo lepszy, jestem bardzo ciekaw. Dojadasz? No jak? To chapnie i lecimy. Jesteśmy już pod najlepiej ocenianym według Google kebabem w Kielcach. Jest to Astana Kebab, którą widzicie za mną. Średnia ocen to jest 4,4 gwiazdki na ponad 800 opinii, więc jest nieźle. Postaram się zamówić po prostu to samo co w tamtym kebabie, czyli mieszane mięso, mieszany sos, cienkie ciasto. No i w zasadzie powinienem wziąć też tutaj tortillę, nie? Jeśli będzie taka opcja. No bo jak tu będzie pita, no to z automatu ten kebab dostanie lepszą ocenę, a tak nie możemy robić. Ten test musi być rzetelny i miarodajny. Także zapraszam do Astana Kebab z serca Eurazji. Eurazja. Chodźcie. Mieszane mięso, mieszany sos. Do ręki od razu. I cena taka sama chyba. Ile? 22. Dzięki. Lokal taki bardzo nowoczesny, nawet nie powiedziałbym, że kebabowy, nie? Mhm. Tak trochę sushi bardziej, klimat sushi. Tak, no coś takiego. No. A co to jest ta Eurazja? Widziałeś ile mięcha było na tym placku, jak weszliśmy dla kogoś? Człowieku giga dużo mięsa. Dużo? Mhm. Eurazja jest to zbiorcze określenie na obszar Europy i Azji, obejmujące powierzchnię około 55 milionów kilometrów kwadratowych. Bo to w ogóle Azjaci to robią. Mhm. Dwóch Azjatów było. Tak. Jak byłem w Mediolanie, to też gdzie nie wszedłem po pizzę, gdzie nie wszedłem, czytaj, chyba w 3 knajpy to były, wszędzie Chińczycy, czy tam Japończycy robili pizzę. Nie wiem, czy tak miałeś. Byłeś w Mediolanie? Byłem, nie raz. I miałeś tak, że tak widziałeś to, czy nie? Nie. Nie? No to ja tak miałem w 3 knajpach. Dajcie znać, czy wymyślam. Znaczy ja wiem, że nie wymyślam. W Mediolanie akurat nie, tam akurat takie bardziej fancy jakieś odwiedzałem. Fancy. No ja nie wiem, zobaczyłem napis pizza, wszedłem. Nie wiem, czy to było fancy, ale wiem, że Azjaci robili pizzę. Była całkiem niezła. Zdecydowanie kielecki top. Keps bardzo dobrze zwinięty, nie rozpada się i nie przecieka nawet przy ostatnim kęsie. Gdy wszedłem do lokalu, był pełen ludzi, a na zamówienie czekałem jakieś 10 minut. Większość jest na pewno pozytywnych. Myślę, że zjemy dobrego kebaba w końcu. Chociaż ten poprzedni, tak jak mówiłem, nie był wcale tragiczny. Tam coś, co się ewidentnie, albo jakaś złośliwość, albo konkurencja. No dobra, tutaj zapłaciłem złotówkę więcej. Tam było 21, tutaj jest 22. Może rzeczywiście za opakowanie nam policzył, bo tam jest napisane, że średnia tortilla. Nie, 22. Nie policzyli nam za opakowanie. Mięso mieszane, sos mieszany, 22 zł. Tutaj jest fajnie wypieczona, bo jest równo. I z każdej strony czuć, że chrupnie chyba. Chrupło. No jest inaczej. Jest trochę inaczej. A jest cięższy od tamtego? Nie. Na pewno bardziej wyczuwalne są sosy. No i też ten smak wołowiny jest bardziej wyrazisty. Jakby czujecie, że jecie wołowinę. Tamte mięsa troszeczkę się tak ze sobą sklejały. Nie miały takiego konkretnego aromatu i smaku jak tu. Jest dobrze, no jest lepszy, zdecydowanie jest lepszy. Od razu jest wilgotny jakby w pierwszym gryzie. Jeśli chodzi o stosunek mięsa do surówki, myślę, że jest bardzo podobnie. Ogólnie podobne są te kebaby, szczerze. To nie jest jakaś duża różnica, to na pewno nie jest, że tamten ma dwie gwiazdki, a ten ma 5 gwiazdek. No nie. Tutaj mamy troszeczkę prostszą sprawę, jeśli chodzi o surówki. Ponieważ tam mieliśmy ogórka, mieliśmy pomidora, mieliśmy tą sałatkę szwedzką. Tutaj jest chyba tylko kapusta, z tego co widzę. Czerwona i biała. No dobry jest, no. Bo szczerze, jak miałbym do wyboru kebaba z ogórkiem z sałatki szwedzkiej, a kebaba bez tego ogórka, no to bym wolał bez ogórka. Jest lepiej, ale to nie jest taka kolosalna różnica, naprawdę. Nie jest. Tamtemu dałem 3,5 gwiazdki. Temu bym dał 3,9 gwiazdki. Jest lepszy, ale to nie jest kolosalna różnica. Myślę, że jakbym przyjechał tutaj za tydzień, zawiązałbyś mi oczy, dał tego kebaba i tamtego, to nie wiem, czy bym rozpoznałbym po ogórku, nie? Ale jakby te surówki tak wyrównać, że byłyby takie same? Myślę, że bardzo podobne. Tutaj te sosy są też lepsze trochę. Trochę lepsze mięso, lepsze sosy. Surówka po prostu jest w innej formie. No jest lepszy, ale to nie jest kolosalna różnica. Zdecydowanie nie. Dla mnie giga lepszy, bo... Giga? Sosy. Tamte sosy takie były... Jak w najtańszym kebabie, a tutaj jest, tu jest dużo lepiej. Taki zestaw tych dwóch kapust, moim zdaniem te kapusty strasznie siadają na żołądek i to przez to później są wzdęcia po kebabach.
A to nie przez po prostu nadmierną ilość kebaba? Nie, to przez tą kapustkę. Kebaba nigdy nie jest za dużo. No ja wiem. Mi to smakuje. Ale wiesz, mi chodzi o to, że jakby jedliśmy najgorszego w mieście, teraz jemy najlepszego w mieście. No i ta różnica nie jest aż taka. Gigantycznej różnicy oczywiście nie ma. I rzeczywiście nie określałbym tamtego jako najgorszy, a ten jako najlepszy. Są bardzo podobne, tutaj są dużo lepsze sosy. No i to mięso może tutaj troszkę jest lepsze, ale to nie jest nic takiego, że rzeczywiście, że robi jakąś wielką różnicę. A pokaż jeszcze gryziuńka. Cena jest praktycznie taka sama, bo mamy tylko złotówkę różnicy. Ten niby najgorszy jest złotówkę tańszy. Rozmiarowo myślę, że jest bardzo podobnie. Jak ja bym miał wybrać, którego mam zjeść, ze względu na to, że cena jest ta sama tak naprawdę, no to wybrałbym raczej tego, czyli tą Astanę. Ale jeśli by była taka sytuacja, że... Byłbyś w galerii. Jeśli by była taka sytuacja, że do tego kebaba musiałbym, nie wiem, jechać 20 minut samochodem, a tamtego miałbym pod domem, myślę, że wybrałbym tamtego. Także tak jak sami widzicie, słyszycie, możecie wywnioskować, dużych różnic nie ma. Nie sugerujcie się opiniami, to znaczy czytajcie opinie, sprawdzajcie to, ale tak jak widzicie, nie zawsze opinie przekładają się na to, co tak naprawdę realnie się dzieje. Tamten nie był taki zły, a ten nie jest jakiś wybitny. Jest po prostu okej. No. Jest okej. Dawno tego nie robiłem, więc przypomnę. Jeśli mnie oglądasz, a nie jesteś moim widzem, to tutaj gdzieś jest guziczek teraz na ekranie, więc możesz go wcisnąć i będzie super.